Szanowni Państwo, dziś zaczynamy mini cykl filmów na temat groźnych chorób bezobjawowych. Na pierwszy ogień idzie cukrzyca typu drugiego. Nie bez powodu nazywana jest pierwszą niezakaźną epidemią XXI wieku. Na całym świecie choruje na nią prawie 600 milionów osób, a w samej Polsce prawie 3 miliony osób, z czego ponad połowa nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje. Dlaczego cukrzyca jest tak groźna? Ano dlatego, że przez dłuższy czas podwyższone wartości cukru we krwi mogą być dla pacjenta zupełnie bezobjawowe, czyli nie dawać żadnych objawów klinicznych. Typowe objawy zdekompensowanej cukrzycy, takie jak nadmierne pragnienie, nadmierne oddawanie moczu, zmęczenie czy zwiększona skłonność do infekcji, zwłaszcza błon śluzowych, pojawiają się dopiero wtedy, kiedy wartości poziomu cukru we krwi są naprawdę wysokie. Dlatego przez wiele lat podwyższony poziom cukru we krwi może być dla nas zupełnie niezauważalny, natomiast już od początku trwania choroby będą pojawiać się jej groźne powikłania. A powikłania cukrzycy to przede wszystkim powikłania naczyniowe, które potem objawiają się powikłaniami narządowymi, takimi jak udary, zawały serca, niewydolność nerek, retinopatia cukrzycowa czy stopa cukrzycowa. Co zatem zrobić, żeby uniknąć cukrzycy? Przede wszystkim badajmy się, czyli oznaczajmy poziom cukru przynajmniej raz w roku, a do tego unikajmy nadwagi i otyłości oraz prowadźmy aktywny tryb życia.